Po raz kolejny nasi stoperzy zagrali bardzo dobry mecz. Obaj boczni obrońcy, i Jędrzejczyk, i Piszczek. Nie wiem, czy nie najlepsze mecze w reprezentacji. Aż się obawiam, że ciężko im będzie powtórzyć tak dobry występ. I mimo wszystko najlepszy na boisku znowu jest Fabiański. No, rzec można, genialny. Więc jeśli obrońcy grają tak świetnie, że ich wychwalamy, a i tak mimo wszystko najlepszy na boisku jest Fabiański, to no i nie ukrywajmy, po prostu jemu zawdzięczamy po raz kolejny zwycięstwo i to, że jeszcze jesteśmy w tym turnieju. No to coś jest nie tak. A boję się, że nie tak. Są dwie sprawy. Mianowicie nadal tyrający Lewandowski tyra po to, żeby przetrzymać piłkę i dać obrońcom wyjść z własnego pola karnego, spod własnej bramki, a nie tyra po to, żeby strzelać bramki. To raz, a dwa, że my po 4 dniach odpoczynku po poprzednim meczu, a Szwajcarzy po 6 dniach odpoczynku po swoim poprzednim meczu, my nie robimy żadnej zmiany w podstawowym czasie gry. Szwajcarzy robią 3 zmiany, mimo że nasi zawodnicy po prostu pływają. No, pływają od 70 minuty, pływa więcej niż 3. I nie chcę powiedzieć, że są źle przygotowani fizycznie do turnieju, wręcz przeciwnie. Uważam, że są znakomicie przygotowani. Ale to świadczy o jakości naszej gry, właśnie zwłaszcza z przodu. I dziwię się, że trener nie robi zmian. No bo po prostu widać, że my chcemy w tym meczu dowieść wynik korzystny 1-0, że co chwila kotłuje się pod naszą bramką, że Fabiański dokonuje cudów i wyczynia rzeczy niemożliwe wręcz, a tymczasem trener nie pomaga zmianami. To ja tego nie rozumiem kompletnie.